Cześć, witajcie w kolejnym odcinku, w którym tym razem ja, czyli koleżanka z kanału A to ciekawe, przedstawię Wam te bardziej gospodarcze, aniżeli zdrowotne skutki koronawirusa. A dokładniej, kto na tym zyska, a kto na tym straci. Gastronomia. Restauracje, bary i puby zostały, jak wiadomo, zamknięte. No i, że tak powiem, najlepszej sytuacji są te pierwsze, no bo mają one możliwość sprzedaży posiłków na wynos czy z dowozem. W odmiennym położeniu znajdują się jednak oddziały dużych sieci, które mogą mieć większą łatwość popadnięcia w kłopoty, oraz te małe, rodzinne biznesy, gdzie kilkanaście lub kilkadziesiąt dni bez gości oznaczać może bankructwo. W wielu miastach powstają listy lokali, które oferują dowóz jedzenia do domu. Co ciekawe, w ofercie są nie tylko gotowe dania, ale i półprodukty takie do samodzielnego przygotowania. Innym rozwiązaniem dla przedsiębiorców z tej branży jest skoncentrowanie się na dostarczeniu jedzenia dla personelu medycznego. I w internecie trwa taka zbiórka pod hashtagiem posiłek dla lekarza. W jeszcze odmiennej sytuacji są punkty, które oferują głównie alkohol. No bo przecież nikt nie będzie zamawiał z baru piwa z dowozem do domu w momencie, gdy wciąż może je kupić w normalnym sklepie. Turystyka. Silny wstrząs przeżywa także branża turystyczna. Zamknięcie granic dla turystów z zewnątrz i mocne ograniczenie wyjazdów przez Polaków uderza we właścicieli i pracowników hoteli, pensjonatów, domków na wynajem itd. No i też w przewodników, sprzedawców ulicznych czy sklepikarzy. Przygotowania do sezonu letniego zawsze zaczynają się jakoś tak w okolicach majówki, no i już można je uznać za dosyć sparaliżowane. Ale teraz gra toczy się właściwie o to, co będzie później. To jest z kolei dosyć złożony proceder, bo nadchodzące pogorszenie sytuacji gospodarczej odbije się oczywiście na portfelach gospodarstw domowych, a to samo w sobie ograniczy zainteresowanie wyjazdami. Nie potrzeba koronawirusa, żeby osoby, które znajdą się w trudnej sytuacji, po prostu podjęły decyzję, że no w tym roku odpuszczają sobie wyjazd na wakacje. A w takiej sytuacji konieczna może być zmiana ofert, cięcie kosztów i jeszcze aktywniejsza walka o klienta. A w skali całego świata, bo przecież we Włoszech, w Hiszpanii, w Grecji czy w biedniejszych krajach utrzymujących się głównie z turystów z zachodu, turystyka jest dosyć istotną częścią gospodarki. No i już teraz straty są szacowane na dziesiątki miliardów dolarów. Epidemia może mieć kolejne szczyty zachorowań, w trakcie których rząd może ponownie sięgnąć po nadzwyczajne środki. Także teraz naprawdę nic nie da się przewidzieć. Transport. Powiązany z turystyką transport osobowy również przeżywa ciężkie chwile. Doniesienia Polskiego Stowarzyszenia Przewoźników Autokarowych mówią, że ruch w branży spadł aż o 97%. I transport też należy do tej branży, która będzie się musiała liczyć z długofalowymi konsekwencjami epidemii. Wiele osób może zdecydować się na podróże własnym samochodem zamiast wsiadania do ciasnego pojazdu wraz z kilkudziesięcioma nieznajomymi osobami. A w pamięci społecznej zapewne też odłożył się fakt, że pierwszy polski przypadek koronawirusa stwierdzono u osoby, która wracała autokarem z Niemiec. No ale to już chyba też powszechnie wiadomo, że jeśli chodzi o koronawirusa, to wybieranie komunikacji miejskiej czy nawet Uberów nie jest najmądrzejszym rozwiązaniem. Chociaż ruch towarowy nie został co prawda wstrzymany, to i silna w skali całej Unii Europejskiej polska branża logistyczna też nie ma się z czego cieszyć. Nadchodząca recesja na zachodzie wiązać się będzie bowiem ze spadkiem popytu na transport. Małym plusem całej tej sytuacji jest tańsze paliwo, które potaniało zarówno ze względu na niższe zapotrzebowanie wynikające z koronawirusa, jak i na skutek saudyjsko-rosyjskiej wojny cenowej. Zatrudniająca ponad 2000 osób fabryka Fiata w Tychach została zamknięta. Obserwując takie przykłady z zachodu Europy, można śmiało stwierdzić, że w sumie kwestią czasu jest tylko, aż staną kolejne zakłady. Bardzo dużo zależy od środków zapobiegawczych, na które zdecyduje się rząd.
dalsze ograniczenie poruszania się czy odcinanie całych miast i regionów może sparaliżować produkcję. I tutaj problem stanowią też zerwane łańcuchy dostaw. Brak nawet jednej części z Chin może sprawić, że cały produkt nie może opuścić linii montażowej. No jest to w zupełności normalne, właściwie wszystko teraz mamy z Chin. Na dodatek w wyniku rosnących obaw o recesję, przemysł ucierpi z powodu niższych zamówień. Polska branża wytwórcza jest bardziej zdywersyfikowana niż w innych krajach regionu, na przykład na Słowacji, gdzie dominuje branża motoryzacyjna. Dobrą taktykę podjęły te firmy, które będą w stanie przestawić swoją produkcję na artykuły najbardziej obecnie potrzebne. I tutaj na przykład Orlen już produkuje środki dezynfekujące i na podobny krok zdecydowała się Polfater Homin. Nie wszystkie przedsiębiorstwa, które paść mogą ofiarą koronawirusa, widać na pierwszy rzut oka. Od początku kryzysu pojawiały się takie opinie, spekulacje, że to będą najlepsze czasy dla sektora gier. W końcu ludzie będą zamknięci jak w puszce, w czterech ścianach, będą mieli więcej czasu, mniej jakichś alternatywnych rozrywek, no i tak liczba graczy na platformie Steam właśnie osiągnęła historyczny rekord, 20 milionów graczy jednocześnie, a przecież jest jeszcze potężny rynek konsolowy. I jest taki jeden mały problem. Produkcja gier to bardzo konkurencyjna branża, a same gry komputerowe nie znajdują się na szczycie listy wydatków gospodarstw domowych i w razie kryzysu, podobnie jak turystyka i gastronomia, mogą z niej po prostu wypaść. I oczywiście pomijam tutaj takich pasjonatów gier. Producenci oprogramowania dla firm również mogą mieć problemy wynikające ze spadku popytu ze strony klientów. To prawda, programiści mogą pracować w domu i robią to też często bez kwarantanny, to jest ultra normalne, ale jesteśmy w sytuacji, w której przedsiębiorstwa walczyć muszą o przeżycie i to chyba nie jest najlepszy moment na modernizację systemów IT czy jakieś wdrażanie innowacji. Z tego samego powodu ucierpieć może też branża reklamowa. Mniejsze wydatki na reklamę odbiją się natomiast na mediach. Lista podmiotów, które oberwą rykoszetem, obejmuje też innych usługodawców, którym trudno będzie w pełni nadrobić te utracone przychody. Do dużych międzynarodowych przedsiębiorstw, które poinformowały wcześniej o problemach w związku z wirusem, należą m.in. P&G, Adidas, Royal Philips, Nestle, Burberry czy HP. Spadające rentowności amerykańskich obligacji skarbowych pociągnęły za sobą ostre spadki kursów akcji tamtejszych największych banków. Bank of America stracił ponad 5%, JP Morgan, Wells Fargo i Citigroup zniżkowały po ponad 5%. I silna przecena dotknęła też kursów akcji takich gigantów jak Facebook czy Apple. Obie te spółki jeszcze niedawno ustanawiały historyczne rekordy notowań, a teraz są już ponad 10% niżej. Szerzący się strumień pieniędzy z pewnością płynął będzie do sektora medycznego. Nawet na polskiej giełdzie widać było wystrzały cen akcji spółek produkujących aparaturę medyczną i to jest Mercator Medical, maseczki czy rękawice, PZ Cormey, czyli odczynniki diagnostyczne czy biotechnologiczne firmy jak Biomaxima i Celon Pharma. Niektóre z tych giełdowych wzrostów to czysta spekulacja, jednak w dłuższej perspektywie firmy z tego sektora zyskać mogą przede wszystkim na zwiększeniu publicznych wydatków na ochronę zdrowia. Epidemia może przeważyć szale w trwającym pojedynku streaming kontra kina oraz dać bodziec do wzrostu popularności e-sportu. Ostatecznie prawdziwy sport niemal nie funkcjonuje, a kibice coś oglądać przecież muszą. Interes do zrobienia może być także na obudzonej już chyba dostatecznie potrzebie bycia gotowym na kolejny kryzys. Mając w głowie te puste półki w Lidlach i Biedronkach, nieco więcej osób zdecyduje się włożyć do koszyka towary, których potem może zabraknąć. I wzrost cen akcji spółek takich jak Makarony Polskie czy Pamapolu, producenta dań gotowych. Nawet mydło, którego zużycie w Polsce i na świecie z pewnością wzrośnie, pytanie na jak długo, może owocować powstaniem nowych fortun. Zarabiają sklepy spożywcze, a także drogerie i apteki. W większości drogerii od kilku dni półki z mydłem w płynie są prawie puste i na bieżąco można też uzupełniać te z żelami antybakteryjnymi.
Wszystko znika błyskawicznie. Wiadomo, na początku były śmiechy, że naród zaczął się myć, że w autobusach już nie śmierdzi. Na szczęście lub nieszczęście, teraz już nikomu do śmiechu nie jest. W całej Europie wzrost zamówień odnotowały też firmy z oprogramowaniem telekonferencyjnym. Takim ze zdalnym sterowaniem, umożliwiającym pracę w domu i komunikowanie się na odległość. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że ten temat Wam się spodobał. Jeśli tak jest, zostawcie łapkę w górę i serdecznie zapraszam Was do sprawdzenia filmów na moim kanale. A to ciekawe, bo być może coś Was tam zainteresuje. Cześć, do usłyszenia na A to ciekawe.